weźmy sobie takiego ojca, powiedzmy, z 1000 roku. Proszę spojrzeć. No czym my się różnimy, no? To ojciec, ja ojciec. No, może jest kilka subtelnych różnic. Na pewno ubiór, fryzura. Tutaj widzę a la siostry Godlewskie. Natomiast jest jedna rzecz, która niewątpliwie nas łączy, mimo tylu dzielących nas lat. Otóż mamy dokładnie, ale to uwierzcie mi państwo, dokładnie takie same problemy z młodzieżą. Zresztą zobaczcie państwo sami. Zapraszam! A witajże, ojcze. Witajże, synu. Siema, nara. A gdzie ty się wybierasz? Co? Gdzie ty idziesz? Na chatówkę zawijam. Coś ty na siebie włożył. Jak ty wyglądasz? Ojciec, jest XI wiek. Tak się teraz nosi. Hello! Ja ostatnio nie mam z tobą w ogóle kontaktu. Co się z tobą dzieje? Grzmisław. Ale o co ci chodzi? No co, o co mi chodzi? O co ci chodzi? Ostatnio non-stop grasz. Po tych gier to cię mózg zlasuje. Non-stop patrzony w tą szachownicę. Byś wyszedł z kolegami w kamienie pokopał. Z procy poszczelał. Weź tą moją procę, to siara z kieszeni wyciągać. No przecież 2 tygodnie temu kupiłem ci nową procę. Ale ty mi kupiłeś procę S8, a teraz już jest proca S10. Ale czym to się ona różni od tamtej? S10 ma funkcję selfie. Jakie selfie? Ładujesz, odwracasz się w ry. Nie będzie żadnej nowej procy, Grzmisław. To imię to też, żeście mi dali takie z dużą dozą dziadowizny. A jak on by się chciał nazywać, co? Jakoś tak nowocześnie, światowo. Jarosław. Spadam. Nie skończyłem z tobą. Znalazłem pod twoim łóżkiem płaskorzeźbę. Z gołą babo. Nie dość, że goła, to płaska. Możesz nie wchodzić do mojej izby, jak mi nie ma na chacie? A propos tej twojej izby, kiedy w końcu tam posprzątasz? Co nie wejdę, wiecznie bałagan. Zbroja rozpizdżona, hełm pod stół walony, jeszcze na lewą stronę wywinięty. No bo mi się z geciami myli. Z geciami. Halabarda gdzieś w rogu piśnięta. Ile razy ja żem mówił? Halabarda ma stać w ganku. Ostatnio atak na wioskę był, wszyscy biegną bronić wioski, a ja jak głupek po domu halabardy szukam. Bo Grzmisław nie odstawił jej no na miejsce. Pobiegłem jak debil z rurą od odkurzacza. Jesteś debil, to pobiegłeś jak debil. Normalna sytuacja. Co tam mam rocze? Ja mówię, że ja mam dosyć tego miejsca. Ja bym chciał wyjechać do stolicy, do Gniezna, a nie kiszę się na tej wsi zabitej dechami. No a czego ci brakuje w Warszawie? Rury pod Wisłą na ścieki. Już tylko w Radomiu jest gorzej. Mogę iść? Nie możesz. Jeszcze mam do ciebie temat. Podkradasz mi wieczorami konia ze stajni. Ojeju, no. Nie ojeju, no. Tylko przyjdź jak człowiek, zapytaj. Tato, mogę pożyczyć twojego konia? Możesz. Tato, mogę pożyczyć twojego konia? Nie możesz. Sam widzisz. I go tak nie żyłuj. Biedny ostatnio żylaków dostał. Bo go matka dosiadła. No. I jak już jeździ moim koniem północy, to mi go później zatankuj. A nie, ja wchodzę rano do stajni, patrzę koń jęzor na brodzie, patrzę pod spód, wskazówka nawet nie drgnie. Bo się na ciebie spojrzał. Ledwo na opadach do wodopoju dojechałem. O, i to nie koniec niespodzianek od synka. Spadł śnieg i mi koń dupą na boki chodzi. Wyhamowałem, patrzę, łyse podkowy. Ta, robiło się koniem bączki pod karczmo. Na drugi raz do takich zabaw to sobie szmatki konia. Starszy jest, bity był.
I jak hamuje, to nie trzyma płynów. Ale po to wam kupiłem starego konia, żebyście go tłukli. A jak go zarżniecie, to się go odda na kabanosy do Sokołowa. Ej! A może to nie ja jechałem? A kto jechał? Może mój brat? Który? Mścichuj! Wszystko na mnie? Wszystko na mnie? No ale to teraz będzie się mścichujem zasłaniał? Ja przepraszam, a ty masz jakieś dowody? Mam dowody! Mam dowody! Ale ta dzisiejsza młodzież bez honoru, bez ambicji, roszczeniowa. Strugaj kijek! Proszę bardzo, oto twoje dowody. Co? Za szybko jechałeś, obraz ci strzelili. Ja pierdzielę, to ja na koniu. No ja na koniu, no. Nowe metody. Stawiają tam pod lasem na trójnogu sztalugę. Jak ktoś za szybko jedzie, to go maluje. Przecież tam jest ograniczenie do 50 patatajów. A ty jechałeś? 70 patatajów. No i to jest o 30 patatajów za dużo. Tak plus minus, prawda? Co widzisz, Dzmisław? Muszę cię ukarać. Nie, już znowu 10 batów. I masz szczęście, gówniarzu, że nie przekroczyłeś 100 patatajów. By ci lejce zabrali, bo tam jest obszar zahacony.